Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w piątek, 17 czerwca, Bożym Słowem, które zapisane jest w Psalmie 104 i w pierwszym liście Piotra. Panie Boże mój, jesteś bardzo wielki. Przywdziewasz chwałę i majestat, przyodziewasz się światłością jak szatą. Rozgłaszajcie cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Moi kochani, to rozważanie nagrywam na ogródku. Za mną tuje i rozłożony parasol przeciwsłoneczny. Prób nagrywania tego dzisiejszego rozważania było wiele, ponieważ co rusz, co chwilę zawieje delikatnie wiatr i parasol na wietrze się unosi, co sprawia, że cała moja twarz, moja głowa otoczona jest blaskiem promieni słonecznych. Są one wspaniałe. Sami odczuwamy i cieszymy się, gdy blask promieni słonecznych ogrzewa naszą twarz. Sprawia, że człowiek od razu się uśmiecha, jest radośniejszy, spokojniejszy, bo wie, że ten promień słońca dodaje nam dodatkowej siły, motywacji, radości i chęci do życia. Tak też jest z naszym Bogiem, który nas stworzył. Swoją chwałą i majestatem otacza nas każdego dnia, otacza nas miłością, dobrocią i łaską. Pragnie, abyśmy podążali w Jego światłości i abyśmy się nie zagubili w życiu. Pragnie, abyśmy rozgłaszali Jego cnoty, czyli wszystko to, co nam daje, co nam ofiarował w Jezusie Chrystusie, czego możemy doświadczyć, odczuwając moc i działanie Ducha Świętego. Bóg Wszechmogący powołuje nas, wyciąga nas z ciemności, czyli z tych wszystkich rzeczy, które nas od Boga oddalają, i sprowadza nas na drogę pokoju, miłości, dobroci i wewnętrznego spokoju. Bóg z ciemności prowadzi nas w stronę swej cudownej światłości. Wskazuje nam drogę, pragnie nam błogosławić, pragnie także, abyśmy ten dzień dzisiejszy razem z Nim przetrwali. O właśnie, znowu wiatr zawiał i blask słońca okrył całą moją twarz. Ale to sprawia, że człowiek jeszcze bardziej jest radosny i wie, że Bóg pragnie błogosławić, Bóg pragnie pomóc, Bóg pragnie tego, abyśmy byli jeszcze bardziej radośni, szczęśliwi i z nadzieją spoglądali w przyszłość. Takiego dnia spokojnego, radosnego wam życzę. Życzę tego, abyśmy ze spokojem spoglądali w naszą przyszłość, bo jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Życzę wam wszystkiego, co dobre, wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, tego, abyśmy odczuwali Bożą miłość, Bożą łaskę i Jego dobroć. Zostańcie z Bogiem i wszystkiego, co najlepsze życzę z Kluczborka. Do zobaczenia. Amen. Pa.